gdzieś w połowie dnia stanąć, zacisnąć pięść, nie dbać o swe czyste dłonie, wtedy, właśnie wtedy, może dotknąć czarnej ziemi, wbić paznokcie w jej skronie, krzyknąć, krzyknąć jak najgłośniej, wtedy, właśnie wtedy, może warto czasami spaść w dół z powrotem, spojrzeć trzeźwo i jasno, i nie dbać o swój fotel. Właśnie wtedy, właśnie wtedy, zgiąć w pół i złamać tamte ogody, co ci dawały gorzkie owoce, i w dłonie nabrać znów świeżej wody. Właśnie wtedy, właśnie wtedy, trzeba ci jeszcze tego wiatru, zamętu, byś spojrzał. Trzeba cię złamać w połowie marszu, byś stanął znów na swe nogi. I wtedy powiesz, dokąd idziesz, i że warto pójść z tobą. I wtedy powiesz, wtedy powiesz, dokąd idziesz, i że warto pójść z tobą. I wtedy powiesz, że żyjesz. Płyta, którą mam przed sobą, to no, można powiedzieć debiutancki krążek Pawła Łowickiego. Właśnie, Paweł Łowicki, Robert Gliński. Powiemy kilka słów o tej płycie i jeszcze jeden utwór dzisiaj będziecie mogli usłyszeć. Każdy zespół, każda płyta powstaje w wyniku spotkania się ludzi, między którymi jest jakaś więź, jakaś chemia muzyczna. Tak samo było między wami. No, to bezwzględnie. No, praktycznie od pierwszego momentu, jak spotkaliśmy się z Robertem tutaj u niego w pracowni, to właściwie coś zaiskrzyło na poziomie zrozumienia się muzycznego. Ponieważ w zeszłym roku, w październiku, kolega z ławy szkolnej pracujący w Gaudemate, Robert Sękiewicz, spotkał mnie
i po raz wtóry zaproponował powrót jakby na scenę, może to zbyt szumnie powiedziane, ale do projektu Paweł Śpiewaj i Graj, ponieważ pamiętał mnie jeszcze z tych lat młodzieńczych. Było to dla mnie bodźcem do tego, żeby taką historię w swoim życiu na nowo rozpocząć. Postanowiłem poprawić swój warsztat muzyczny z gitarą i wchodząc do sklepu muzycznego, najprawdopodobniej po zakup nowych strun do gitary, zobaczyłem afisz, szyld, reklamę Synergii Roberta Glińskiego, gdzie było napisane, jeżeli masz niespełnione marzenia swoje związane z muzyką, to szybciutko przychodź do mnie, pomogę ci spełnić te twoje marzenia. I po prostu przyszedłem tutaj do niego. Co się właśnie stało? Miałeś takie niespełnione marzenia? Dlaczego tyle lat nie grałeś, nie występowałeś, nie nagrywałeś utworów? To właściwie jest taka rzecz, która bardzo głęboko gdzieś tam we mnie ciągle siedziała i o ile się na nowo odzyskuje w tym całym przedsięwzięciu o nazwie Moja Muzyka, to rzeczywiście cały czas jeszcze czuję ten klimat moich lat 17, kiedy wygrałem konkurs poezji śpiewanej. Był to konkurs w WDK-u, Wojewódzki Dom Kultury w Częstochowie na Ogińskiego, jeszcze prowadzony przez Maję Hadyś, dzisiaj Maja Hadyś Engelking, ważny promotor kultury w Polsce. Ciesząc się z tego pierwszego miejsca, nagle dowiedziałem się od pana, który siedział w jury, a był to pan z Pagartu, że no on nie dopuści do tego, żeby jednak człowiek z wadą wymowy, w moim przypadku, który nie mówi literki oj, nagrał płytę. I rzeczywiście w momencie, kiedy ma się 17, 18, 16 lat, jest to taka informacja, która może dosyć mocno wpłynąć na dalsze działania w zakresie no, jakby rozwoju na poziomie śpiewania czy tworzenia, prawda? To Robert, takie właśnie osoby do ciebie trafiają do fabryki, czy to jest jakoś inaczej? Bo ja mam wrażenie, że ty właśnie się specjalizujesz, można powiedzieć, w wyprowadzaniu takich osób, które miały jakieś problemy, jakoś zablokowane zostały kiedyś muzycznie. Mogę śmiało powiedzieć, że misją działania Fabryki Animacji Muzycznej Synergia, cała nazwa związana z animacją i synergią, tutaj trzeba byłoby się odwołać do znaczenia tych słów, czyli ożywianie poprzez generowanie również wspólnej jakiejś energii, prawda? Prawdą jest to, że dotykałem tutaj różnego rodzaju, mogę to nazwać śmiało, zranień związanych z nieprawidłową oceną młodych ludzi, szczególnie właśnie, tak jak Paweł mówił, i młodszych. I jakoś przyznaję się do tego, że wyspecjalizowałem się w tym właśnie, żeby za pomocą narzędzi takich właśnie jak działalność instrumentalna wydobywać pewnego rodzaju rzeczy na wierzch, porządkować je, wprowadzać na odpowiedni tor i dzięki temu ci ludzie odnajdują się i realizują w tym. Być może ktoś, kto tego słucha, ktoś, kto to ogląda, nie wie, o co chodzi, ale tak dokładnie. Ja byś mógł taki jeden przykład podać takiej osoby, która do ciebie przyszła i jakoś to spotkanie jej pomogło. Znaczy może takie najbardziej takie, no, takie dla mnie doświadczenie spektakularne, dosyć ciężkie, no to było to, że zostałem zaproszony na lekcję do takiego dojrzałego pana, już dobrze po 50, który po miesiącu spotkań ze mną na lekcjach przyznał się do tego, że ratował swoje życie, swoje istnienie właśnie miłością do muzyki, ponieważ wcześniej, kilka tygodni wcześniej pochował swoją kochaną żonę i jakby tym samym próbował jakby odnaleźć sens swojego istnienia. No, bardzo się cieszę, że w jakiś sposób mu w tym pomagałem i chyba z dobrym skutkiem, bo dziś jest szczęśliwym, funkcjonującym człowiekiem w drugim swoim małżeństwie. I
Myślę, że gitara miała tutaj też niebagatelny wpływ na realizację jego planów życiowych. Znamy niejednego pana, który poznał swoją wybrankę serca właśnie dzięki gitarze. Tak powstało właśnie z tego spotkania z Robertem Glińskim, z Robertem Sienkiewiczem, z Gaudemater powstała ta płyta. Ale nie tylko krążek, bo też koncerty. Dwa koncerty w Gaudemater, koncerty w Altanie. Co jeszcze macie w planach? Bo rozumiem, że to nie koniec. No nie wyobrażam sobie, żeby w tym momencie jakby zakończyć historię związaną z muzyką Paweł, Robert, Marcin Kędzia, Jacek Dzwonowski, skrzypce, Michał Ostalski, oczywiście piano, Adaś Rzepisko, perkusja, to po prostu nie wchodzi w rachubę, w związku z tym cały czas idziemy do przodu, czyli co tydzień mamy próby, robimy dalej historię. Związane z tą muzyką, 22 listopada gramy w restauracji muzycznej Klimaty na Rynku Wieluńskim i mamy właściwie dużo takich jeszcze nie do końca zamkniętych na ostatni guzik kwestii związanych z graniem w ośrodkach promocyjnych kultury, czyli wojewódzkie domy kultury, czy powiatowe domy kultury, ale również i kluby już takie no, prywatne, prawda, które mają szansę, czy chciałyby nas zaprosić. Dzisiaj również dostałem telefon z Opola, jeszcze Robertowi o tym nie mówiłem, jest tam jakby realizowany ten pomysł związany z tym, żebyśmy też wystąpili. Wydaje mi się, że to dużo, że dużo tych terminów pojawi się po nowym roku, ponieważ to teraz też nie jest najlepszy czas na to, żeby ktoś już konkretnie coś mógł powiedzieć, jeśli chodzi o te środki, o tym, kiedy moglibyśmy tam wystąpić. Ale idzie to do przodu. Uważam, że bardzo mocno. Dzisiaj się dowiedziałem właśnie od ludzi, którzy jakby siedzą w branży, że to idzie bardzo do przodu. Natomiast mi się ciągle wydaje, że ciągle nie. Zapraszamy w takim razie na koncerty, do posłuchania tego, co znajduje się na tej płycie. Paweł Łowicki, Robert Gliński, płyta nosi tytuł Do Zobaczenia, no to do zobaczenia. A ja sobie uciekam, a panowie zagracie jeszcze jeden utwór. Tak. Tak, będzie to kawałek nie będący na właśnie na płycie, tylko proponujący jakby płytę następną. Tutaj chcę dodać, że każdy nasz występ to nie jest kwestia związana z 10 kawałkami na tej płycie, tylko gramy więcej i jeszcze więcej. Ostatni występ w Gaudemater to było prawie 2 godziny, więc to jest taki pełny jakby czas dla koncertu. Zagramy utwór pod tytułem W podróży. A zagramy utwór pod tytułem W podróży lub proste pytania. Okay. Ostatni. A kiedy przyjdzie ostatni dzień, chciałbym zadać pytanie ci jedno, czy kochałaś kiedyś mnie? A kiedy przyjdzie dzień ostatni? A kiedy przyjdzie ostatni dzień, chciałbym zadać pytanie ci jedno, czy było ci dobrze ze mną, czy nie? Bo w podróży dalekiej nie wiadomo gdzie dobrze jest,
odjechać jest. A kiedy przyjdzie dzień ostatni, a kiedy przyjdzie ostatni dzień, proszę zadaj pytanie mi jedno, czy było mi dobrze z tobą, czy nie. A kiedy przyjdzie dzień ostatni, a kiedy przyjdzie ostatni dzień, proszę zadaj pytanie mi jedno, czy kochałem kiedyś cię. Bo w podróży dalekiej donikąd, bo w podróży nie wiadomo gdzie, dobrze jest wiedzieć to wszystko, łatwiej wtedy odjechać jest. Wiadomo gdzie, dobrze jest wiedzieć to wszystko, łatwiej wtedy odjechać jest. A kiedy przyjdzie dzień ostatni, a kiedy przyjdzie ostatni dzień, pozwólmy sobie na chwilę radości, było mi dobrze z tobą, ty wiesz. A kiedy przyjdzie dzień ostatni, a kiedy przyjdzie ostatni dzień, pozwólmy sobie na chwilę radości, kochałem cię, przecież wiesz, przecież wiesz, przecież wiesz. Zapytaj się, dlaczego jest do zobaczenia? O. A ja odpowiem, bo tam nie ma literki. Oj. A dlaczego na przykład, słuchaj, Paweł, a czemu nie na przykład... A...